10 maja 1940 roku o godzinie 5:35 rano po trwającej 8 miesięcy niemal bezkrwawej, dziwnej wojnie niemieckie siły zbrojne rozpoczęły realizację planu żółtego Fallgelb, czyli ofensywy na froncie zachodnim. Mogło się wydawać, że nie ma ona wielkich szans powodzenia, ponieważ siły przeciwników wydawały się niemal równe. Niemcy mieli do dyspozycji 130 dywizji, sprzymierzeni 132, 89 francuskich, 22 belgijskie, 10 brytyjskich, 9 holenderskich i 2 polskie. Niemcy mieli około 2600 czołgów i 3800 samolotów. Ich przeciwnicy 3400 czołgów i 2400 samolotów. Rozstrzygającymi czynnikami okazały się zaskakujący plan, większa determinacja i jednolite dowództwo po stronie niemieckiej. Już 10 maja poddał się Luksemburg, 14 maja Holandia, 28 maja Belgia. Sprzymierzeni uznali, że na obszarze Ardenów nie można użyć broni pancernej, a Niemcy tam właśnie skierowali swoje główne uderzenie. 21 maja grupa generała Guderiana dotarła do Atlantyku, odcinając we Flandrii 40 francuskich i brytyjskich dywizji. Wskutek błędów niemieckiego dowództwa około 300 tysięcy żołnierzy udało się z tego kotła ewakuować do Wielkiej Brytanii, ale cały ciężki sprzęt utracono. Potem, dysponując już zdecydowaną przewagą, Niemcy przy współudziale Włochów łatwo rozstrzygnęli bitwę o Francję. 22 czerwca, w 42 dni po rozpoczęciu ofensywy, podpisano rozejm w Compiègne, który czynił z Francji satelitę Niemiec. Opór stawiała im już tylko Wielka Brytania.